Przegrana. Ale może będzie ładna bramka. Początek spotkania w ich wykonaniu. Mogli? Pięknie, prostopadle. Messi. Ależ okazja Suareza. Jest! Pierwsza bramka w tym meczu. Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo. A i przeciwnik nie w ciebie bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. 1-0. Przewaga nie jest bezpieczna. Poluje piłkę Hazard. Ładnie przejął tutaj na skrzydle. No i źle to zrobił Messi. Hazard. Gospodarze mogą teraz dośrodkować. Dobrze przejął piłkę przy bocznej linii boiska. Barcelona atakuje teraz skrzydłem. Dobre podanie, minęło linię obrony. Obrońca blokuje dośrodkowanie. Messi. Nieudana akcja. Próbuje lobować bramkarza. Była okazja przelobować bramkarza, ale nie tym razem. Wyczuł świetnie jego intencje i złapał piłkę. Real coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Sygnalizacja liniowego, Hazard na spalonym. Ech, niestety będzie spalony, chociaż minimalny. Modric. Karim Benzema. Luka Modric. Ale świetna szansa teraz! Wycofanie piłki w poprzek, dobre. Eden Hazard! No i było blisko to wyjąć. No i wracamy właściwie do początku. 1-1. Toni Kroos. No kurczę, czemu nigdy mi się nie udaje? No dobra, ja mówiłem, że dostanę. Trzeba to zero, dobrze no, rozegrać. Przejmuje piłkę na własnej połowie. To nie ma co się dużo spodziewać. Wychodzą do kontrataku. No, mogli tę kontrę rozegrać zdecydowanie lepiej. Kurde. Atak, strata. Casemiro. Złe podanie Messiego, strata. Modric, Karim Benzema. Luka Modric. Co teraz zrobi? Teraz prostopadłe zagranie Modricia. Luka Modric! Gol! Czekaliśmy na niego! Patrząc na dotychczasowy przebieg meczu, należało im się to prowadzenie. Ich przewaga jest bezdyskusyjna, a teraz będzie im się grało jeszcze łatwiej. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Dobrze udało się przeciąć to podanie.
sędzia pozwala Barcelonie kontynuować tę akcję. Nie. Modric. Modric niedobrze i strata. Kurde, co się dzieje w tym meczu? Teraz prostopadłe zagranie Modricia. Pociągnął teraz akcję Azar. Azar szuka kolegów w polu karnym. Suarez świetnie zagrywa na wolne pole. Precyzyjnie podał w tempo. Bramka dla Barcelony. Ależ się popisał, jakaś pewność siebie, co za opanowanie. Jeśli można mówić o umieszczeniu piłki w siatce, to ta sytuacja najlepiej pasuje do tego określenia. Benzema. Aj, teraz strata. Sergio Roberto. Złe zagranie i Barcelona traci piłkę. Zły odbiór podania i strata. Kurde. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Holuje piłkę Azar. Czy będzie prowadzenie? Strata w ataku. Naciskali na rywali, aż wreszcie przejęli piłkę w środkowej części boiska. Genialne podanie. Luis Suarez. No nie. To mu zupełnie nie wyszło. Chciał ładnie zmieścić piłkę przy słupku, czy może nawet w samym okienku, kurde, ale kompletnie dwie bramki, się złożył do strzału. Efekty wszyscy widzieliśmy. Karim Benzema. Palony. Prostopadłe podanie od Karima Benzemy. Eden Hazard. Szkoda, że jest spalony. Mielibyśmy bramkę. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. 2-2 po pierwszej połowie tego spotkania. Pierwsza połowa dopiero, kurde. Ale już nie ma siły. Nie grać dalej, takie emocje. Druga połowa rozpoczyna się od wznowienia królewskich. Obrońcy zostawili Bale'owi miejsce na skrzydle. Real utrzymał się przy piłce. Sędzia słusznie puszcza grę. Rozpoczną od rzutu wolnego. Stały fragment z boku boiska, więc najprawdopodobniej za chwilę zobaczymy centrę w pole karnym. Trzeba jednak lepiej przymierzyć. Z każdej trzeba lepiej przymierzyć. Zupełnie mu nie wyszło. Piłka zagrana po skrzydle. Spróbują teraz szeroko. Dobra gra w obronie. Odebrali piłkę rywalom. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Gareth Bale. No, może teraz centrować. Casemiro. Toni Kroos. No, można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Sergio Busquets. Piqué. Sergio Busquets. Lionel Messi. Nieudane podanie Messiego. Strata piłki. Kroos podawał, ale niedobrze. Strata. Suarez. Ryzykownie, ale udało się. Znowu celne podanie tego zawodnika. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Przeciwnicy złapali Messiego w pułapkę offside'ową. Czyli zmiana w Realu. Modric.
Benzema. Już blisko pola karnego. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Senek wjechał tam dalej. James Rodriguez. Ciekawy, otwarty mecz, próby jednych i drugich. Przy takim wyniku rywalizacja powinna trwać do ostatniego gwizdka. Złe zagranie i Barcelona traci piłkę. Hazard. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. No, mogą teraz skarcić rywali. Nic nie będzie. Ależ brutalny atak. Sędzia powinien sięgnąć po czerwoną kartkę. Czerwoną kartkę dostałem, no nie wierzę. On nie chce zeszlić na skrzydle. Dogrywa nieco za siebie. James Rodriguez. Co za ty? Rodriguez! Wspaniale broni Ter Stegen. Mogło być groźnie po tym rocznym, ale bramkarz był na posterunku. Suarez. Nelson Semedo. Artur. Pięknie go dostrzegł. Sędzia nie ma żadnych wątpliwości. Rzut karny. Na pewno zbyt późno interweniował. Sędzia nie wahał się nawet przez chwilę. Teraz mogą objąć prowadzenie. Popatrzmy. Wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Nie mam pytań. Jordi Alba. Sędzia pozwala Barcelonie kontynuować tę akcję. Faulował gracz królewskich i rywale będą wykonywać rzut wolny. Sędzia pokazał mu żółty kartonik. I jak najbardziej zasłużenie. No, zobaczymy. Spróbuje szczęścia z tak daleka. Czy pokusi się o strzał? Byłaby piękna bramka. Zagrożenie minęło. Bramkarz złapał pewnie piłkę po tym uderzeniu. Obrońcy zostawili Bale'owi miejsce na skrzydle. Przechwyt piłki i specjalność Busquetsa. Marcelo. Ładnie pomyślane. Vinicius Junior. To musi być gol! No, uchronił przed stratą bramki Ter Stegen. Bramkarz poszedł w górę i złapał piłkę. Longley. Kibice Barsy ciągle wierzą. Suarez świetnie zagrywa na wolne pole. No nie, co za gówno. Barcelona traci piłkę. Czy będzie prowadzenie? Tak, jest gol! I chyba nikt już im tego zwycięstwa nie odbierze. Chyba dowiozą wynik do końca. Zbyt ciężko pracowali, żeby teraz...
Trzy do dwóch. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. Jacku, sami widzimy, jak to się układa w drugiej połowie. Trudno być zadowolony. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Dobrze przeczytał teraz grę. Mogło być groźnie. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze... Nie. O, teraz ma dużo miejsca. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Do końca meczu została już ostatnia minuta. Nelson Semedo. Złe zagranie i Barcelona traci. No to już przegram, nie? No to ja mam talent do przegrywania takich rzeczy. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Rodriguez. Wymanewrował obrońców. No i teraz? Dobrze to odczytał. W porę zareagował. I mają piłkę. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika. Ja jeszcze jestem w stanie to przegnąć. Spokojnie. Szkoda. Spalony, za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Dobra, wywal to i koniec. Kura, pierwszy wygrany mecz. Wygrali, chociaż mieli